My wszyscy rozmawialiśmy już po pierwszym treningu, widzieliśmy Latka i on dobrze wygląda, piłkarsko przede wszystkim, jest to środkowy obrońca, który potrafi rozegrać piłkę, więc myślę, że to jest zawodnik, który na pewno by nam pomógł. Radku, tak myślę, przychodziłeś do tej drużyny w 2013 roku. Spodziewałeś się, że tutaj po 5 latach będziemy rozmawiali i mówili o tym, że jesteś kapitanem Korony Kielce? Nie, no aż tak do przodu nie myślałem, nie, o tym, ale no, jest to fajna sprawa z jednej strony, że tak się udało i niestety teraz się kończy ten etap. Tak myślę o tym, że 5 lat w życiu piłkarza to chyba naprawdę kawał historii, bo nie wiem, czy pamiętasz, ilu zawodników obecnie przebywa w szatni Korony Kielce, z tych, których tutaj widziałeś tuż po pierwszym wyjściu do szatni. No z tych, co pamiętam, to może dwóch, bo Piotrek Malacik wrócił i Jacek Kiel wrócił właśnie i no i to będzie tyle, myślę. Tak, no trzecim zawodnikiem jest Marcin Cebula, który Marcin tutaj był. Właśnie jeszcze, no nie zapomniałem, Marcin jeszcze jest i no to tyle. Brawo, coś po czesku powiedz! K***a, wygraliśmy to! Cibori są doma! Wydaje mi się, że przez ten okres zostałeś takim ambasadorem tej nowej Korony Kielce, bo przyszedłeś do klubu w jego najtrudniejszym okresie, w momencie, kiedy tutaj było bardzo wiele zmian, jeżeli chodzi o zmiany właścicielskie, jeszcze wtedy właścicielem było miasto, jeżeli chodzi o zmianę kadry, praktycznie co sezon zmieniała się cała drużyna, natomiast Radek Dejmek nieustannie pozostawał w szatni Korony. No, tak można powiedzieć, że tak było, ale ja nie wiem, zawsze tak jakoś czułem w środku, że chcę zostać i zawsze było takie pozytywne wrażenie, że coś z tego będzie dobrego i dlatego tu właśnie cały czas zostałem i to, że się zmieniło sporo zawodników, to nie miało znaczenia, bo zawsze jakaś część została i mi pomagaliśmy stworzyć znów tą atmosferę, aby to jakoś funkcjonowało dobrze. Który mecz, może którą historię, bo na pewno było ich bardzo wiele, zapamiętasz w Kielcach najlepiej? No najlepiej, no to może będzie ten mecz na Legii Warszawa, co wygraliśmy 2-1, bo to jest też niesamowity wynik, bo w ostatniej minucie tam gdzieś Michał Przybyła strzelił bramkę, no i to poczucie jest naprawdę ciężko popisać, co człowiek czuje, gdzie to jest to taka euforia, no i każdy wie, że to jest też wielki mecz dla kibiców Korony i było to właśnie pierwsze zwycięstwo w historii Korony na Legii, myślę. No i drugi mecz, to co będzie pamiętał na pewno, to jest z Nieczyszów, tu niestety niekorzystny wynik, ale z trochę szczęścia to wpadliśmy do tej pierwszej ósemki, no i wtedy te emocje to były najpierw każdy zalamany, że jednak nie znosiliśmy, nie zrobiliśmy ten punkt, ci trzy punkty, co potrzebowaliśmy i nie będziemy w tej pierwszej ósemce i później właśnie ta wiadomość, że jednak jesteśmy, no to też będzie pamiętał tą atmosferę, co wtedy była właśnie na stadionie. W każdym kolejnym sezonie rosła twoja pozycja w szatni, w końcu zostałeś kapitanem tego zespołu. Jakie to uczucie, kiedy po 3 latach musisz założyć opaskę i teraz to ty wziąłeś ten ciężar na siebie, ty dyrygowałeś tym zespołem? No, człowiek się cieszy z tego, że tak drużyna wybrała i byłem też dumny z tego i chciałem właśnie kontynuować tą atmosferę, co tu się nauczyłem właśnie od początku tego pierwszego sezonu, bo ta atmosfera tu w szatni była zawsze niesamowita i każdy się cieszył, że jest w tej szatni i nikomu się nie chciało odchodzić tak naprawdę z Korony, z tej szatni. I tak właśnie myśmy się starali to utrzymać i właśnie chciałem zrobić wszystko dlatego, aby tak kontynuował się. Wydaje mi się, że właśnie tak się udało to dalej utrzymać tą atmosferę, bo nie było problemu w tej szatni jakiegoś dużego, żeby coś musieliśmy tam rozmawiać mocno z chłopakami i naprawdę miałem od kogo się uczyć i dlatego to było dla mnie łatwiejsze. To jakbyś miał wyznaczyć takich ludzi, od których przejmowałeś tutaj tą atmosferę, od których uczyłeś się najwięcej, zarówno na piłkarsko, jak i jeżeli chodzi o życie
w szatni, to kogo byś tutaj wskazał? No, tu było sporo doświadczonych chłopaków. Był tu Paweł Golański, Paweł Stanio, Paweł Sobolewski, Zbiszek Małkowski, no, sporo ludzi, Maciej Korzym. Naprawdę, naprawdę sporo tych ludzi jest. Ciężko bym wszystkich wymienił, tak, ale naprawdę sporo osób, o których się dało nauczyć. Jeżeli tak przechodzimy płynnie do Twojej przyszłości, pewnie jeszcze nie wszystko wiadomo, ale możemy się spodziewać tego, że jeszcze się spotkamy tutaj w Kielcach na Kolporter Arenie, tylko zasiądziesz w innej szatni? No naprawdę, nie wiadomo teraz jeszcze tak, co będzie. Sam się decyduję, gdzie dalej będzie się odbywać moja kariera, ale nie broniłbym się temu, żebym tu wrócił. Chociaż jak w innej drużynie już i nie będzie to takie same poczucie, co teraz, ale nie broniłbym się temu. To już na koniec muszę spytać, czy maska Hulka i Mosa Mosa umiera śmiercią naturalną w takim razie w szatni Korony Kielce? No tak, no to było tylko tutaj i to nie będzie gdzieś zabierał dalej, bo to się zrodziło tu tak naprawdę w moment i nie chcę tego ciągnąć dalej, tak, że to ma być w wspomnieniu tylko z Koroną i tak ma zostać. O lele! O lele! Mosa, mosa, mosa! Mosa, mosa, mosa! Tiki, tiki, tamo! Tiki, tiki, tamo! Radku, do czego na końcu życzyć? No, szczególnie zdrówka, bo to jest najważniejsze i reszta to się jakoś poukłada. O 30, okay? Czego życzysz jeszcze kibicom na sam koniec tutaj w Koronie Kielce? Życzę im, aby miała radość właśnie z piłki, która tu w Kielcach się będzie prezentowała. Oby miała sporo sportowych sukcesów i naprawdę oby byli dumni z chłopaków, co będą na boisku. Dzięki wielkie.